miałem, bo zacząłem na gwoździach robić, jak mi dawali robić. W końcu sąsiadkę mieli do matki, aleś ty w grupie, a daj mu drudy nie robi. Nie robi, no to nie. A na scenie zapraszamy zespół 4+1. Pozwólmy im parę sekund, żeby się zainstalowali. A ja w tym czasie przypomnę, dzięki komu możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Jako, że jarmark zrealizowany przy wsparciu ośrodków Urzędu Marszałkowskiego z Warszawy oraz Starostwa Powiatowego z Radomia, a także dzięki środkom gminy Jeńczy. Się chusteczki obrabiało. I miałam też już takie cieniutkie, takie mało, takie drobniutkie. Mówię tak, rzeczywiście, mówię, córki torba. Nie, teraz sobie rozkażem, że to pani torba. Nie, zostawiłam, proszę, jak pan chciał coś złego. Nie wiem, nie, to, a to cieniutkie, to jest od takich nici maszynowych. Jeszcze będzie pani później tutaj? No tak, po piątej konkurs jest. To niech pani zdaje. To ja już zrobię taką gwiazdkę, taką ładniejszą, większą gwiazdkę niech na pamiątkę. Będzie nam bardzo miło. Czy pana to jest jedyny zawód? Nie. Ja to jestem dziadek emeryt, to wie pan. To jest hobby, a nie ten, nie zawód. No, w Polsce z tego się człowiek raczej nie utrzyma. Nie, nie ma mowy. Kiedyś, wiecie, w latach 60. jak to było, to rzeczywiście schodziło to na pniu. To jest, się robiło i tylko dawaj było. A teraz no, ludzie nie mają pieniędzy, każdy na żadzie i na jedzenie musi wydać. A to, co potrzebne kupuje, to już kto lubi i kto ma na to. No ja miałem takiego klienta, że robiłem mu takie dwa obrusy 1,50 m x 2,30 m, okrągły, serwetki, że w białym kolorze było, serwetki takich większe trochę od tych, 24 sztuki i jeszcze laufer jakiś, także no ale okazało się później, że jakiś dyrektor z Radomia. Mają piękną willę. No i mówi, ja mówię, no ale wjadę do Jastrzębia. No to mi problem przyjechać do Jastrzębia. Proszę tylko zadzwonić, że gotowe przyjeżdżam. No